Hej, siemanko, z tej strony Fanboy, witam was bardzo serdecznie w krótkim materiale na temat Castlevania Lords of Shadow 2. A mianowicie jest to krótki gameplay z potyczki z jednym z bossów, a mianowicie Meduzą. Właśnie chwilę przed tym spotkaniem z tym bossem odzyskaliśmy wręcz nasze szpony chaosu, naszą moc chaosu. Ale Meduza nie chce nas wypuścić tak łatwo z tą mocą, dlatego musimy się z nią skonfrontować. Pokazać jej, gdzie raki zimują, chociaż jest naprawdę sporym wyzwaniem. Malutka nie jest. Posiada trzy głowy. Nie wiem, co to jest. Zwyczajnie kota, węża i nie wiem czego jeszcze. Tak wygląda przynajmniej. Jakieś jaszczurki może, jakieś dinozaura, nie wiem. Tak to wygląda. Teraz mamy okazję użyć naszych rękawic chaosu, naszych szponów chaosu, by rozbić tą właśnie tarczę. Ale to nie jest dla nas wyzwanie, bo to jest chwila, moment i ta właśnie, i tarcza zniszczona. Meduza jest, jak widać, potężnym potworem, ale myślę, że uporamy się z nim, z nią w zasadzie, w miarę szybko. Tutaj posiada takie właśnie macki. No i takie, dzięki tym mackom, właśnie to jest dziwne, że nie możemy tych macek jakby tak unicestwić. One są jakby i są przeszkodą, i są pomocą dla nas. Przeszkodą są, ponieważ jeżeli my tutaj krążymy po tym terenie, one nas atakują. No właśnie tak jak ta próbowała przed chwilką. Ale też dzięki tym mackom mamy możliwość zdobycia orbów, które napełniają naszą energię magiczną oraz energię szponów chaosu. No i też jeśli mamy mało życia, to możemy sobie podejść do tych macek, wyjąć nasz magiczny miecz i uzupełnić trochę zdrowia, zabierając energię właśnie z macek. No, jeszcze zieje jakimś zieje, w sumie to napluje czymś na nas. No i trafiła. O, to jest jakiś nie wiem jak to nazwać, jakaś magma, jakaś lawa, która zapala grunt pod naszymi nogami, robi się gorący. No ale jakoś sobie z tym poradzimy bez żadnych problemów. No i oczywiście, jak wcześniej wspomniałem, skorzystałem z tego miecza. Możemy skorzystać z tego miecza, by podratować swoje życie, jeżeli mamy go mało. Wracając do samej gry, jak już wspomniałem we wcześniejszym materiale, ja jestem fanem tej serii. No i powiem wam szczerze, że mnie osobiście gra przypadła do gustu. Wciągnąłem się w nią, szczerze mówiąc, wciągnąłem się. I z jedynym minusem, który w sumie dla mnie, jako kogoś, kto nagrywa trochę gry, lubi się w to pobawić i tak dalej, jest to, że Castlevania Lord of Shadow 2 nie posiada czegoś takiego jak wybór misji, wiecie? Nie ma czegoś takiego, że możemy sobie zagrać na przykład teraz chapter i potem wrócić do tej Meduzy i zagrać z nią jeszcze raz i tak dalej. To jest właśnie moim zdaniem minus. Mam nadzieję, że będzie patch do tego i że to naprawią. Bo fajnie by było czasami wrócić sobie wcześniej, coś zagrać, jakiś chapter, który nam się spodobał. Jakby gra nam dawała taką możliwość, to by było naprawdę super. W pierwszej części to było. Nie wiem czemu tego nie zaimplementowali do tej również. No cóż, może to naprawią. Ale to w sumie dla mnie to jest jedyny minus, który w zasadzie dla większości nie jest minusem, bo po prostu niektórzy po prostu chcą przejść grę i wczuć się w tą całą fabułę, która jest tutaj stworzona. No tak, kurczę, Meduza cały czas na nas pluje, skubana.
Tam w prawym górnym rogu jest widać jej energia życiowa, która maleje. Ale tylko maleje wtedy, znaczy, może nie tylko, ale najbardziej maleje wtedy, kiedy trafiamy w nią po prostu w głowę. W sumie w jedną z trzech głów. No i teraz właśnie była szybka sekwencja, w której musieliśmy w odpowiednim czasie wcisnąć jakiś dowolny przycisk, aby te kręgi się na siebie naszły. Ja oczywiście nie zdążyłem, znaczy zdążyłem z sekwencją, ale nie zdążyłem potem zaatakować jej dłoni naszym mieczykiem. Następnym razem na pewno się uda. Na początku ten boss wydaje się trochę trudny, szczerze powiem wam szczerze, że go chyba z dwa albo z trzy razy próbowałem przejść, bo nie mogłem zatrybić, o co tutaj chodzi, co zrobić z tą ręką. Dopiero potem właśnie załapałem, że trzeba ją zmrozić, użyć naszej mocy naszego miecza. No i wtedy sobie dopiero poradziłem, tak jak teraz właśnie. Ale mnie łyknęła skubana. No i jedna główka mniej, tak? Jedna główka mniej, zostały jeszcze dwie główki do pokonania. Co dwie głowy, to nie jedna, jak to mówią. No ja sobie trochę pouderzam w te macki, żeby nazbierać orbów, które napełnią mi moc, energię magiczną, żebym mógł potem ciosać z mojego miecza. Ogólnie system walki w tej grze jest moim zdaniem nawet fajnie rozbudowany. Mamy tutaj dużo możliwości kombinacji tak, i sytuacji, w których możemy wykorzystywać przeróżne uderzenia. Oczywiście te uderzenia musimy sobie zakupić za uzbierane punkty, które widnieją w lewym górnym rogu. A i tutaj teraz właśnie na jej ręku jest jakby tarcza, którą musimy właśnie naszymi szponami chaosu rozbić. A wracając do systemu walki, system walki moim zdaniem jest naprawdę bardzo fajny. Na pewno nie da się tutaj nudzić w tej grze, bo można sobie połączyć ciosy, jakieś uniki, skoki i tak dalej. Bardzo fajne sekwencje. No i dosyć widowiskowo to wtedy wygląda. Jak wiadomo, jeżeli wygląda to widowiskowo, to i przyjemniej się gra, bo przyjemniej się ogląda po prostu. I oczko. A i tutaj właśnie, kurczę, zgapiłem. Bo nie zdążyłem sekwencji, powinienem teraz podejść i uderzać. I tego nie zrobiłem i zaraz jej się głowa pojawi właśnie. Głowa jej się pojawiła z powrotem, muszę jeszcze raz powtórzyć tę sekwencję. Oczywiście fajnym motywem też jest w tej grze to, że możemy te szybkie sekwencje, w sensie quick time eventsy tak zwane, wyłączyć w menu, że ich po prostu nie będzie, nie będziemy musieli czekać właśnie na te kręgi, które na siebie nachodzą, nie będziemy musieli czekać również na te kręgi w momentach, gdy na przykład przekręcamy jakieś wrota za pomocą koła zębatego. Ja to jednak zostawiłem, bo jakoś nie wiem, lubię to po prostu. Nie wiem, w tej grze mi jakoś to pasuje i postanowiłem to zostawić. Ona próbuje nas zdjąć ze swojej dłoni, ale i teraz jej się udało akurat. Jak widzicie, po czasie, który jest potrzebny, żeby ją przejść, no
Nie wliczając tą krótką wpadkę moją z Quick Time Eventem jednym, no to jednak trzeba poświęcić te dobre 10 minut, żeby ją tam sprowadzić na ziemię i pokonać. No tym razem postaram się nie spóźnić Quick Time Eventa. Pokazać jej, gdzie raki zimują. O właśnie, jest oczko. I teraz trzeba podejść i po prostu ciosać tę głowę, żeby się rozleciała. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to ona od nowa wyrośnie. Aj, dzieje ogniem jeszcze do nas. Tak więc boss jest trochę zróżnicowany. Dzieje ogniem, pluje jakimiś kulkami ognistymi. O, jeszcze deszcz ognistych kul do tego. Posiada macki. Ale nie posiada jednej rzeczy, z którą mi się Meduza ogólnie kojarzyła. Nie zamienia mnie w kamień, w posąg. Myślałem, że wcześniej, że jeżeli spotkam Meduzę w tej grze, to będę musiał się chować gdzieś za jakimiś, kurcze, z filarami, za jakimiś kamieniami, ogólnie uciekać przed jej wzrokiem, który będzie mnie zamrażał. No ale tego tutaj nie ma. To mnie w sumie zdziwiło. No i znowu będzie ten deszczyk ognisty. Musimy uciekać, bo ten deszczyk zapala nam grunt pod nogami. Na dobrą sprawę, jeżeli zbieramy energię mana, to ciężko nas w sumie tutaj zabić, bo gdy mamy mało życia, no to sobie bierzemy wtedy nasz magiczny miecz i odbieramy zdrowie naszemu wrogowi, tym samym zwiększając nasze. No, jeszcze troszkę ją pokonamy. Została, teraz będzie cios kończący. Jeszcze próbuje nas podpalić, ale widać, nasz Gabriel się nie daje. I wyprowadzi zaraz zabójczy cios, kończący tą całą zabawę z naszym bossem, którym jest Meduza. Jach, poszło serce, wyrwane z klatki piersiowej. Bezwzględny jest nasz Gabriel, oczywiście. No i nasz boss skamieniał. A serce jeszcze chwilkę bije. Jeszcze ciepłe, jeszcze leci krew. By za chwilę zamienić się w kamień. No i tak kończy właśnie jeden z bossów w starciu z naszym Gabrielem. Oczywiście takich bossów i podobnych jest więcej w grze. Dlatego warto w nią zagrać, by zobaczyć w sumie te epickie starcia. Gorąco was oczywiście zachęcam do zapoznania się z tym tytułem. Jest naprawdę grą godną polecenia i spędzenia przy niej paru ładnych godzin. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki wam serdecznie za uwagę i trzymajcie się, hej!